Wszystkie konie są już w maszynie startowej, ruszyły. Najgorzej przyjął start Michael the First, który jest w odstępie dwóch długości za całą stawką, a na prowadzenie wychodzi Pepi z Dogmatem. Pepi na drugiej pozycji galopuje Dogmat. Trzeci idzie Delano, na czwartym miejscu Skandia. Piąty Piskus, szósty Galileo, siódmy Michael the First. Pepi utrzymuje przewagę długości nad Dogmatem. Pepi, Dogmat, Delano na czwartej pozycji, Fiskus. Na piąte miejsce przechodzi Michael the First, szósty jest Galileo i siódma słabnąca Skandia. Na prostą finiszową wyprowadza Pepi. Pepi. Pepi jest pierwszy. Pepi. Pepi jest pierwszy. Przy kanacie Dogmat. Pepi, Dogmat. Pepi i Dogmat. Pepi z Dogmatem. Pepi. Pepi utrzymuje prowadzenie. Pepi przy kanacie, Dogmat, Pepi i Dogmat, Pepi, Dogmat, polem idzie Fiskus, Pepi, Dogmat, Fiskus, Pepi z Dogmatem przy kanacie i polem idący Fiskus, Pepi, Dogmat, Fiskus, Pepi utrzymuje prowadzenie, Pepi, ale Dogmat się nie poddaje, Pepi, Dogmat i Fiskus, Pepi, Dogmat, Fiskus, Pepi, Dogmat, Fiskus, Dogmat, 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 Pepi i Fiskus, Dogmat, Dogmat, Dogmat zwycięża na drugiej pozycji, Fiskus, trzecie miejsce, Pepi, czwarte, Delano. Firmy Promix, sponsora gonitwo nagrodę Neumana, szarfę wręcza dyrektor firmy, pan Jerzy Engel. A zwycięzcą gonitwy piątej nagrody Neumana został Dogmat, trenowany przez Katarzynę Wojtasiak, własność Marka Przybułowicza i Katarzyny Wojtasiak, stajnia Agamar. Dogmat został wyhodowany w stadinie koni Iwną, ojcem jego jest Safir, matką Dostawa, a w biegu nagrodę Neumana dosiadał go jockey Mirosław Pilich.